obowiązująca od nowego roku stawka wynosząca 13 zł brutto dotyczy osób wykonujących zlecenia lub świadczących usługi. Jak wykazały kontrole, 10% firm płaciła mniej niż obowiązujące 13 zł brutto za godzinę. Danuta Rutkowska, Państwowa Inspekcja Pracy. Stosują różnorodne potrącenia i kary umowne, na przykład za użyczenie sprzętu. Zastępują umowy zlecenia umowami o dzieło. Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie inspekcja otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. Wiele skarg wpłynęło z Komisji Krajowej Solidarności, która wspólnie z inspekcją prowadzi akcję 13 zł i nie kombinuj. W przypadku złożenia skargi zagwarantowana jest anonimowość. Gdy inspektor pracy udaje się do zakładu, nigdy pracodawca o tym się nie dowie, że jego wizyta ma związek ze skargą. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić do końca roku co najmniej 20 tysięcy kontroli w sprawie stosowania minimalnej stawki godzinowej. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Po raz czwarty w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie uhonorowano osoby, które sprzeciwiały się ustrojom totalitarnym. W trakcie uroczystości odsłonięto poświęcone im pamiątkowe tablice i posadzone drzewa. Tytuł Sprawiedliwego otrzymali rosyjska poetka Natalia Gorbaniewska, czeski pastor Jan Jelinek i argentyński dyplomata Roberto Kozak. Te trzy osoby to prawdziwe symbole, mówił przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych Zbigniew Gluza. Te trzy osoby, które honorujemy dzisiaj, dodają do tej panoramy postaw bardzo indywidualne symbole. Ich wkład w opór wobec zła jest tak wyrazisty, że w tym 15-osobowym już zestawie są odrębni. Najważniejsze dla mnie jest to, że mój wujek nie został zapomniany, mówi ksiądz major Tadeusz Jelinek. To wyróżnienie wujka Jana Jelinka jest dowartościowaniem życia człowieka, który ponad podziałami próbuje pomagać ludziom, wyprowadzać z represji i dawać to, co jest najważniejsze, nadzieję i otuchę. Jest on przywołany z historii. Pierwsze pamiątkowe tablice odsłonięto w Ogrodzie Sprawiedliwych w 2014 roku. Zbliżają się wakacje, kolejarze przypominają o bezpieczeństwie na przejazdach i przejściach drogowo-kolejowych. Według statystyk od początku roku było już 68 wypadków, 48 osób zginęło. Kolej od 2005 roku prowadzi kampanię Bezpieczny Przejazd i przyniosła ona pewne efekty, podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. Dobre jest to, że w przeciągu tych kilku ostatnich lat, od 2010 roku, widzimy rzeczywiście spadek zdarzeń na przejazdach kolejowych o około 1/3. To znaczy, że kierowcy, piesi, rowerzyści, motorowerzyści są coraz bardziej świadomi tych zagrożeń, które mogą być spowodowane lekceważeniem przepisów. Jak mówi Karol Jakubowski, szczególnie w sezonie letnim trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Ponieważ będą dojazdy do tych miejscowości wakacyjnych, apelujemy do kierowców o to, aby szczególnie zwracali uwagę na swoje bezpieczeństwo, aby zatrzymywali się przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, aby upewnili się, że nie nadjeżdża pociąg z jednej i z drugiej strony. To daje możliwość przejechania w drugą stronę w sposób bezpieczny. Najczęściej popełniane błędy, które mogą kosztować życie, to niezatrzymanie się przed znakiem stop, niezwracanie uwagi na sygnalizację świetlną czy omijanie zamkniętych szlabanów. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Dobry wieczór. Czas na magazyn międzynarodowy. Arabia Saudyjska, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie to niektóre kraje, które zrywają stosunki dyplomatyczne, a także blokują gospodarczo Katar. Co stało się na Bliskim Wschodzie? Dlaczego tak ostre sankcje dotknęły ten kraj i czy prawomocne i zgodne z prawdą są oskarżenia, że to właśnie Katar jest głównym krajem wspierającym terroryzm na Bliskim Wschodzie? Ze mną w studiu jest ambasador Jan Natkański, były dyplomata w krajach arabskich, arabista. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ambasadorze, no, mamy sytuację, która jest tak skomplikowana, że żeby ją wytłumaczyć, należałoby się w ogóle zastanowić nad całą sytuacją na Bliskim Wschodzie, między innymi nad tymi koalicjami, które się tworzą. To odcięcie Kataru, te sankcje dyplomatyczne dzieją się w momencie, kiedy jeszcze nie minął miesiąc od przyjazdu na Bliski Wschód Donalda Trumpa.
prezydenta Stanów Zjednoczonych, kraju, można powiedzieć, głównego rozgrywającego w tym regionie świata, jeżeli chodzi o państwa z zewnątrz. Oczywiście zadam to pierwsze banalne pytanie. Co się wydarzyło? Czy to jest zaskoczeniem, że tak uderzono w Katar? Myślę, że najbardziej zaskakujące jest właśnie to, że tak szybko po tym potrójnym szczycie, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych uczestniczył w Riyadzie 20 i 21 maja. Potrójnym, ponieważ najpierw był to amerykańsko-saudyjski, później amerykański z państwami, z monarchiami Zatoki i trzeci, w którym uczestniczyło około 50 przedstawicieli szefów rządów i szefów państw i wysokich przedstawicieli z 50 krajów muzułmańskich. Potem litują się, to miało być taka riposta na ulicach, blokada, otwarcie administracji. Pierwsi chrześcijanie nie byli agresywni nigdy, ale to nie są pierwsi chrześcijanie ani chrześcijanie, tylko nominalne, przerobione w salcesony i mortadele chrześcijaństwo. Wiadomo, że IV wiek to było już od roku 325. Odstępstwo oczywiście naszej ery, gdy Konstantyn Wielki przyjął chrzest przed śmiercią ze strachu. Kair to jeszcze powiedzmy, że w tej koalicji państw zrywających więzy dyplomatyczne jest również zanurzyć, poprzez zanurzenie, bo chrzest to jest baptizo, oznacza pogrążenie w wodzie, oznacza zanurzenie. Że o ile Obama w 2009 roku namawiał do demokratyzacji regionu, później była wiosna arabska, która tej demokratyzacji zresztą nie przyniosła, to Trump powiadał, nie przyjechałem wam udzielać lekcji. Krótko mówiąc, róbcie, rządźcie jak uważacie. Natomiast postawił podczas tych swoich, tego swojego potrójnego szczytu rzeczy, które przede wszystkim chcieli usłyszeć gospodarze, Saudyjczycy. Mianowicie, że główną przyczyną zła jest Iran. A że w ogóle istnieje nowa oś zła. To jest Iran i państwo islamskie, terroryści. A Iran jest głównym w regionie sponsorem terroru. To się bardzo podobało gospodarzom, Saudyjczykom, którzy od lat są w klinczu religijno-politycznym, bo oni sunnici, a Iran szyici, a politycznym, ponieważ uważają, że Iran przez swoją działalność militarną w regionie dokonuje rodzaju okrążenia Arabii Saudyjskiej. Jest w Iraku, w Syrii, w południowym Libanie przez tę organizację Hezbollah, no i jest w Jemenie, czyli z drugiej strony Arabii Saudyjskiej na południu. Wydawało się, że te ustalenia z tych trzech szczytów są jakimś nowum w regionie, może początkiem czegoś, może stabilizacji, może nakreślenia kierunków, ale na Bliskim Wschodzie jest jedna stała cecha, że nie ma stałości. No i te wydarzenia z dzisiaj są tego dowodem. Te wydarzenia mają jeszcze takie swoje zaplecze. 20 i 21 maja był w Riyadzie. Trump i były te trzy spotkania na szczycie. 24 maja pojawił się komunikat, właściwie relacja katarskiej agencji prasowej z wypowiedzi emira Kataru na uroczystości promocyjnej w szkole wojskowej. I to był ten komunikat ogłoszony był powodem, albo jest u źródła tego, co się stało dziś. Cóż takiego powiedział? Przypisuje się emirowi, zaraz powiem, dlaczego używam słowa przypisuje. Przypisuje się emirowi Kataru, że powiedział między innymi, że Iran to jest regionalne mocarstwo muzułmańskie i nie należy go ignorować. Że byłoby nieostrożnością podejmowanie z nim konfrontacji.
że nie jest dobrze, jeśli się zawiera przesadne kontrakty wojskowe, a nie myśli się o jakimi środkami zlikwidować biedę. To jest wyraźnie pod adresem Arabii Saudyjskiej, która podczas tej wizyty prezydenta Trumpa zawarła, bądź obiecała zawrzeć, albo jedno i drugie, kontrakty militarne na dostawy sprzętu wojskowego na 110 miliardów dolarów. Takiej sprzedaży Amerykanie w regionie naraz nie mieli, mimo że to będzie rozłożone w czasie. Natychmiast po tym komunikacie, który rozszedł się w mediach, katarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało, powiadając, że emir niczego takiego nie powiedział, a ten komunikat jest podrzucony przez hakerów. Katar się nie przyznaje do takich wypowiedzi, ale komunikat poszedł w świat i od tego czasu rozpoczęła się medialna kampania przeciw Katarowi w mediach saudyjskich i w Emiratach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W bardzo zdecydowany sposób określano Katar jako kraj, który nie dotrzymuje obietnic, nie dotrzymuje zobowiązań, wspiera organizacje ekstremistyczne, wspiera organizacje terrorystyczne. Zaczęły się sypać przykłady, ale wreszcie doszło dziś rano do ogłoszenia zerwania stosunków przez te trzy kraje. Tak jak pan wspomniał, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Bahrajn, który na dobrą sprawę jest najmniejszym z krajów tej regionalnej organizacji Rady Współpracy Praw Zatoki, zrobi wszystko, co zrobi Arabia Saudyjska, bo ma taką wewnętrzną sytuację. No podczas arabskiej wiosny Arabia Saudyjska swoimi wojskami powstrzymała protesty. To znaczy wysłała swoje wojska, żeby pilnowały bezpieczeństwa kraju, co umożliwiło służbom bezpieczeństwa, policji i wojsku Bahrajnu rozprawić się z demonstrantami. Wiesz, te demonstracje z 2011 roku mają ciąg dalszy, one trwają, ponieważ tam znowu jest ten klincz religijno-polityczny. Większość ludności Królestwa Bahrajnu to szyici, a mniejszość rządząca z rodziną królewską łącznie to sunnici. I stąd to powiązanie, większość szyicka i Iran, prawda? Stąd właśnie wyciągane jest to na światło dzienne. Ciągle uważają, że wszystkie demonstracje w Bahrajnie są inspirowane z drugiej strony, z drugiego brzegu Zatoki Perskiej, czyli z Iranu. Dołączył do tego zerwania stosunków dołączył Egipt. Dlaczego? Katar rzeczywiście Katar sympatyzuje z nurtami islamu tradycyjnymi. Przede wszystkim z bractwem muzułmańskim. Otóż jak był prezydent Mursi wybrany w 2012 roku, w pierwszych demokratycznych wyborach, ale przywódca Bractwa Muzułmańskiego, partii religijnej, no to Katarczycy mu dosypali pomocy między 10 a 12 miliardów dolarów. Po roku generał Sisi i armia obaliła prezydenta, ale obaliła na zasadzie, że przyłączyła się do ludowych protestów. Przecież tam na ulicę w 2013 roku wyszło 14 milionów ludzi, którzy chcieli, domagali się odejścia rok wcześniej wybranego prezydenta. To wykorzystała armia, przejęła władzę, po roku sama przeprowadziła wybory i jeszcze z tej obrony u prezydenta Mursi został prezydentem od nowa, jeszcze sobie przyznał tytuł marszałka. I jeszcze w tym czasie między innymi już Arabia Saudyjska z kolei wyciągnęła hojną dłoń i wypłaciła kolejne miliardy na pomoc też dla kilkanaście. Egiptu. Ponieważ zbilansowały się te ponieważ Arabia Saudyjska jest przeciwna Bractwu Muzułmańskiemu, bo to jest odmienna koncepcja islamu w praktyce, nie w teologii,
nie w teorii, nie w wierzeniach, ale w praktyce politycznej, to jest to coś odmiennego, bo w końcu bracia muzułmańscy jako organizacja istniejąca w świecie islamu od 1929 roku opowiadają się za demokratycznym sposobem rządów. Jak go realizowali przez ten rok, to inna rzecz, ale wybory przeprowadzili. I one były demokratyczne. Tam niewielkim procentem ten prezydent Mursi wygrał 51-52%, ale w normalnym, demokratycznym procesie wyborczym. Katar nadal popiera Bractwo Muzułmańskie, które część kierownictwa, się większość siedzi w więzieniach w Egipcie, część siedzi w Turcji, tam mają także rozgłośnie, część siedzi w Wielkiej Brytanii. Wszyscy, jak powiada się w świecie arabskim, pieniądze mają z Kataru. I jak się posłucha Al Jazeera, głównej trybu medialnej Emiratu Katarskiego. Chodzimy teraz na tą bardzo ważną poziom, czyli medialny, prawda? Bo no to jest jedno z narzędzi polityki zagranicznej Kataru. Al Jazeera jest zdecydowanie proislamska i jeśli tylko może w jakiś sposób uszczypnąć Egipt i prezydenta Sisi, to sobie tego nie daruje. Jak ma audycje publicystyczne, to rzadko się zdarza, żeby nawet jak mówi ktoś z Kairu, to też niekoniecznie sympatyk Sisiego. Natomiast wszyscy ci Egipcjanie mówiący, albo zdecydowana większość, to są ci wielbiciele albo członkowie Bractwa Muzułmańskiego, którzy siedzą za granicą. Stąd ja się nie dziwię, że jak prezydent Sisi zobaczył, że trzy państwa zrywają z Katarem, to się dołączył. I jeszcze dwa się dołączyły. Jemen się dołączył. Jemen jest rządem... Część rządu nieuznawanego na wschodzie Libii. To jest kolejna ciekawostka, ale chciałbym na tej telewizji się skupić, bo telewizja Al Jazeera i jej zamykanie biur, już Egipt ogłosił, że zamyka biura, Arabia Saudyjska zamyka biura, to jest część tych sankcji nałożonych, na Katar, bo poza zerwaniem więzów dyplomatycznych, wycofaniem dyplomatów, ale również, to jest chyba rzecz też niespotykana, zakaz swoim obywatelom Arabii Saudyjskiej, Egiptu i tych wszystkich koalicjantów antykatarskich, nazwijmy ich na podróży do Kataru, nie mogą tam jeździć. Również rozkaz i wydalenie obywateli Kataru z tychże krajów, też z Arabii Saudyjskiej, prawda? 14 dni mają. Mają 14 dni. Kataru, żeby się wycofać z tych państw, które zerwały stosunki. A 48 godzin mają dyplomaci, żeby opuścić swoje placówki w tych trzech krajach i udać się do Kataru. Tam są większe jeszcze i groźniejsze historie. Mianowicie zamknięcie dla Kataru przestrzeni, lotnisk, portów i przejść lądowych dla Kataru. Co to oznacza? Transport tirami z Europy, z Turcji odbywał się, czy z portów saudyjskich odbywał się przez Arabię Saudyjską. Czyli dla handlu jest to poważne utrudnienie. Przestały latać cztery linie, dwie prywatne, dwie państwowe z Emiratów Arabskich do Kataru. Przestała latać również Qatar Airways do Arabii Saudyjskiej i do Zjednoczonych Emiratów i do Egiptu. Nie wiem, czy oznacza to również zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską, co znacznie katarskim liniom utrudni, bo trzeba okrężną drogą wędrować do swoich docelowych portów przeznaczenia. Pierwszy dla Kataru
wstrząs gospodarczy to nie to zamknięcie, tylko giełda o prawie 8%. Wszystkie firmy na giełdzie średnio od 4 do 8% straciły na swojej wartości. Ale również to samo się stało, tylko w mniejszym stopniu, w mniejszym procencie na giełdach w Zjednoczonych Emiratach i w Arabii Saudyjskiej, bo to są tam wewnątrz naczynia połączone. Krótko mówiąc, jest to bardzo mocne uderzenie. Dla mnie jest teraz pytanie, czy to uderzenie przeżyje ta regionalna organizacja, Rada Współpracy Państw Zatoki, powstała w 1981 roku jako forma samoobrony monarchii naftowych w Zatoce Perskiej w kontekście toczącej się wówczas wojny iracko-irańskiej. Ta organizacja nigdy nie była super spójna. Zawsze miała swoje, poszczególni członkowie mieli swój punkt widzenia na różne sprawy i na przykład zajęło im całe lata, żeby doprowadzić do swobodnego przepływu obywateli. I obywatele mogą, jednego państwa członkowskiego mogą posiadać nieruchomości w drugim. W ogóle kierowano, szykowało się to w stronę może nie organizmu państwowego, ale jakiejś takiej federacji, trochę na wzór Unii Europejskiej. No i teraz... Mówiono nawet o jednej walucie. Ale jak 2 lata temu przywódcy Rady Państw Zatoki spotykają się co roku, zwykle w grudniu, na konferencję na szczycie. Albo w ciągu roku na nadzwyczajną, jak istnieje taka potrzeba. Otóż jak 2 lata temu Arabia Saudyjska zaproponowała, że stwórzmy z Rady Współpracy Zatoki Unię Państw Zatoki, no to jednomyślności nie było. Sultanat Omanu powiedział wprost, albo zostaje Rada, ale to wychodzimy z Rady.